Przyciski włączności i głośnika. Cześć, jestem i witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś spotykamy się przy okazji premiery nowego smartfonu Motorola. Motorola One Vision. Prezentacja tego telefonu odbyła się dziś w kilku miejscach na świecie mniej więcej w tym samym czasie. Ale ja, dzięki uprzejmości polskiego działu Motorola, mogłem z tym telefonem zapoznać się chwilę wcześniej. I teraz mogę go Wam pokazać z bliska i powiedzieć o nim parę słów. No to zapraszam na film. No to na początek szybki unboxing. Co mamy w pudełku? Oczywiście telefon. I zwracam uwagę, że już na starcie mamy go w silikonowym pokrowcu. Fajnie. No i co dalej? Makulaturka, wiadomo. Szybki zasilacz Turbo Power. Przewód USB, igła do otwierania gniazda na karty. No i słuchawka. Słuchawki te są typu dokanałowego i powiem Wam, że jak na zestaw fabryczny, to są naprawdę przyzwoite. Czas obejrzeć najnowsze dzieło motoroli. Trzeba przyznać, że smartfon umie przyciągnąć uwagę. Ma bardzo fajne wykończenie tyłu. Ten akurat mamy niebieski, no ale jest jeszcze kolor brązowy. Może nie aż tak bardzo rzucający się w oczy, trochę bardziej dyskretny, ale zarazem dosyć oryginalny, wyróżniający się na tle konkurencyjnych smartfonów. No niestety, ramka aparatu fotograficznego. Nieco wystaje poza obrys obudowy i może spowodować kołysanie się telefonu, kiedy odłożymy go na płaską powierzchnię. No i niestety będzie również narażona trochę na zarysowania. Nieco poniżej oprawy aparatu mamy czytnik linii papilarnych wkomponowany w logo Motorola. Na dolnej ściance telefonu znajdziemy pojedynczy głośnik, port USB-C i pojedynczy mikrofon. Na górze zaś mamy drugi z mikrofonów no i wyjście, mini Jack, brawo, Motorola zachowała mini jacka. Na lewym boku znalazło się gniazdo kart. Wyciągamy szufladkę, no i niestety zauważamy, że gniazdo jest hybrydowe albo dual SIM, albo jedna karta SIM i microSD. Musimy wybierać, musimy decydować. Szkoda. No i najważniejsze wyświetlacz o proporcjach 21 do 9, czyli o proporcjach kinowych. Mocno rozciągnięty, rozdzielczość Full HD, no wygląda bardzo przyzwoicie, chociaż na dole, jak widzimy, ma dosyć jednak szeroką brudkę, za to na górze nie ma nocza, jest obiektyw przedniego aparatu umieszczony w otworku. A otworek, hmm, no cóż, moim zdaniem mógłby być odrobinę mniejszy, ale pamiętajmy, to nie jest drogi smartfon, więc też nie możemy wymagać najnowszych stylizacyjnych chwytów ale możemy za to wymagać trybu nocnego. No i na szczęście w Motorola One Vision nie zabrakło tego rozwiązania. Tryb może mieć różną intensywność i może uruchamiać się automatycznie, jeżeli oczywiście sobie to ustawimy. No i skoro już tak oglądając ekran, płynnie przeszedłem w kierunku interfejsu, spieszę Wam do niej, że mamy tutaj Androida 9. Oczywiście w wersji Android One, czyli z obietnicą dosyć częstych, regularnych aktualizacji. No, ale poza tym mamy surową, czystą postać systemu, bez żadnych dodatków czy udziwnień. Nawet w ustawieniach jest po prostu dość zwyczajnie. A jedynym co dokłada Motorola to narzędzia i aplikacje Moto. Zajrzyjmy tam. Posiadacze Motoroli znają to doskonale. To możliwość sterowania niektórymi funkcjami telefonu za pomocą gestów, plus jeszcze kilka dodatków związanych z wyświetlaczem. Dla tych, którzy jeszcze z Motorolą do czynienia nie mieli, to szybciutki przegląd. Możemy włączyć latarkę szybkim gestem, tak jakbyśmy próbowali coś telefonem posiekać, ewentualnie włączyć aparat fotograficzny, pokręcając obudową mniej więcej w ten sposób. Zmieniono tutaj też nawigację. Za pomocą jednego przycisku mamy albo rozwiązanie Google, albo autorskie rozwiązanie Motorola. Kiedy ten przycisk jest szerszy i możemy przesuwać nim w prawo lub w lewo, symulując jakby naciśnięcie klawisza home albo wstecz, albo menu. No i jest jeszcze wyświetlacz moto. Przede wszystkim ekran będzie podświetlał się, kiedy na niego spojrzymy, tudzież kiedy uniesiemy telefon, wyczuje naszą obecność w pobliżu. No i wtedy może nam prezentować coś na kształt, Always on display po prostu wyświetli zegar z powiadomieniami. Kolejnym z dodatków jest sterowanie dźwiękiem Dolby Audio. Mamy tutaj kilka predefiniowanych ustawień na różne okazje, jak widzimy. Czas powiedzieć kilka słów na temat specyfikacji Motorola One Vision. Smartphone ma ekran o przekornej 6,3 cala i rozdzielczości wydłużonego Full HD, czyli 1080x2520 pikseli. Razem daje to współczynnik zagęszczenia 432 piksele na cal. Sercem telefonu jest ośmierdzeniowy procesor Samsung Exynos 9609 z zegarem 2,2 GHz. Procesor ten jest wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej i układ graficzny Mali-G72 MP3. Pamięć wewnętrzna ma 128 GB i można ją powiększyć kartą microSD o 256 GB. Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 3500 mAh z szybkim ładowaniem Turbo Power 15W. Smartfon obsługuje LTE kategorii 6. Ma też dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.0 oraz NFC. Obsługuje też oczywiście nawigację GPS z Glona, i Galileo. Ma do tego system nagłośnienia dolby audio i Radyjko FM. Złącza to USB-C. I mini jack. A gdybyście byli ciekawi, ile pamięci wewnętrznej pozostanie Wam do dyspozycji na starcie, to proszę bardzo: 114 GB wolnego bez instalacji czegokolwiek z zewnątrz. Motorola One Vision otrzymała całkiem zacny zestaw fotograficzny. Przedni aparat, czyli ten umieszczony w otworku na rożniku ekranu, ma 25 megapikseli i przysłonę 2.0. Aparat ten ma możliwość pracy w systemie quad pixel, czyli może połączyć siły sąsiednich pikseli, by stworzyć jeden duży. Dzięki temu matryca może przechwycić więcej światła i zapewnić mniej zaszumione, ostrzejsze, jaśniejsze zdjęcie kosztem oczywiście jego rozdzielczości. W przypadku przedniego aparatu rozdzielczość spada z 25 do 6 megapikseli. Co ciekawe, to samo rozwiązanie znajdziemy również w tylnym aparacie, z tym, że tam pracuje matryca 48-megapikselowa. Ale i ona łączy cztery sąsiednie piksele w jeden większy i robi zdjęcia 12-megowe, ale za to chwyta więcej światła i te zdjęcia przynajmniej w założeniu mają być lepsze. I pewnie będą, bo obiektyw ma przysłonę 1,7, czyli dosyć, a piksele... Po połączeniu przybierają rozmiar 1,6 mikrometra. Aparat ma jeszcze do tego optyczną stabilizację obrazu, co jest dosyć rzadko spotykane w takim połączeniu 48 megapiksel i jeszcze do tego stabilizacja optyczna. W tej klasie to coś nowego. A do kompletu w głównym aparacie mamy jeszcze matrycę 5 megapikseli, która oczywiście zajmuje się rozmywaniem tła tylny aparat może nagrywać filmy maksymalnie w 4K przedni full HD. Mowa oczywiście o 30 klatkach. W tylnym aparacie mamy też jeszcze 60 klatek na sekundę, ale wyłącznie full HD. No i zapis w zwolnionym tempie do 240 klatek, ale już tylko w HD. Skoro wiecie już jak wygląda i co oferuje nowa Motorola One Vision, to może yy, pora, abym podzielił się z Wami takimi moimi pierwszymi, wstępnymi, naprawdę bardzo wstępnymi wrażeniami, bo telefon mam raptem kilka godzin, więc nie się, że zrobiłam już w tej chwili pełną recenzję, ale takie pierwsze spostrzeżenia jak najbardziej już mam. To co? Może zaczniemy od obudowy. Obudowa wykonana naprawdę bardzo fajnie, wygląda ładnie, ergonomia w zasadzie w porządku, przyciski jak najbardziej poprawnie położone. Trochę mam obawy co do tego wydłużonego ekranu, bo osoby, które mają mniejsze dłonie, no, mogą mieć troszeczkę problemów z sięgnięciem w górne partie ekranu. Więc y, zanim kupicie ten telefon, proponuję, abyście poszli do sklepu i wzięli go do ręki, nawet atrapę i wypróbowali, czy będzie dla Was w 100% wygodny. A skoro już mowa o wyświetlaczu, no to ekran jest jak najbardziej w porządku. Nie mam do niego póki co. Żadnych poważniejszych zastrzeżeń, chociaż y, pogoda chwilowo nas nie rozpieszcza i nie miałem okazji jeszcze wypróbować y, zachowania ekranu w pełnym słońcu. Ale tak przy świetle dziennym jak najbardziej w porządku, przy świetle sztucznym jak najbardziej również w porządku. Y, tryb nocny jak najbardziej jest bardzo fajnie y, można sobie ekran wyrzucić, żeby nie męczył wzroku. No i jeszcze dodam, że yy, współpraca z okularami polaryzacyjnymi, bo akurat dziela to, więc to może być ważne, no jest taka połowiczna. Jeżeli trzymamy telefon pionowo, ekran jest czytelny, ale kiedy obrócimy go poziomo, tak do robienia zdjęcia, no to już będziemy musieli takie okulary zdjąć, jeżeli nosimy. Motorola yy, strasznie dużą wagę przywiązuje w komunikacji marketingowej do proporcji ekranu, bo to są kinowe proporcje. No i cóż Wam mogę powiedzieć? Fajnie się ogląda filmy bez pasków, tylko fajnie by było, jakby tych filmów było jeszcze więcej, ale no, to myślę, że to kwestia czasu, bo Motorola jest kolejnym posony producentem, który poszedł sobie na format. więc Za chwilę może się okazać, że wszystkie telefony nagle przybiorą format 21 do 9 i tego kontentu będzie więcej. Tak myślę, że to tak będzie, bo jest, to jest kolejna moda. No a skoro już o ekranie mowa i o jego proporcjach, to jeszcze wspomnę o oczku. No, oczko aparatu fotograficznego jest całkiem spore. Moim zdaniem mogłoby być mniejsze. No ale tu, tak jak już powiedziałem, nie ma jakby idealnego rozwiązania, albo noc, albo jakieś rozsuwanie, albo ramka. Po y, paru godzinach spędzonych z telefonem ciężko mi powiedzieć coś y, na temat y, wydajności i możliwości akumulatora. Jedno i drugie wymaga no, głębszego sprawdzenia, ale tak na wstępie bowiem. Póki co, kiedy telefon konfigurowałem, pobierałem różne aplikacje, bawiłem się tym telefonem, sprawdzałem co i jak działa i tak dalej, co tam jest. No, to niczego niepokojącego, jeżeli chodzi o płynność działania nie zauważyłem. Odpaliłem gierkę, gierka się odpaliła, wszystko jest dobrze. No, trochę niepokojące są te 4 GB RAMu. Mogłoby być 6. Nie? Ale pamiętajmy, że tu jest czysty Android, nie ma nakładki, która dodatkowo zawsze obciąża telefon, więc są szanse, że to jednak będzie bardzo przyzwoicie pracować. No i jeszcze yy, podkreślam kolejny raz, mamy dużo pamięci, stosunkowo dużo, 128 GB plus możliwość użycia karty pamięci microSD, także jest OK. Akumulator, no cóż, faktycznie szybko się ładuje. Ale yy, wolę przeczekać jeszcze kilka cykli ładowania i o możliwościach akumulatora opowiem wam dopiero już w pełnej recenzji. No te 3500 yy, wobec najmodniejszych obecnie 4000 dobra 500 mAh mniej. Jak to się przełoży? Mamy lekką nakładkę w sumie, tak? Brak nakładki. Czysty Android z paroma tylko dodatkami. Może będzie podobnie, czyli te dwa dni myślę, że bez problemu dociągnie, tak się zapowiada, ale. Z tym to jeszcze wolę poczekać. No i to, co chyba interesuje Was najbardziej, fotografia. Nie miałem zbyt wiele czasu, by zrobić większą ilość zdjęć. Dosłownie zdążyłem zrobić kilkanaście takich próbnych foteczek, kawałek filmu nagrałem, żeby mieć jakieś ogólne rozeznanie, jak to wygląda. A wygląda, no zapowiada się zupełnie dobrze. Wydaje mi się, że w klasie średniej przybył kolejny mocny gracz fotograficzny. Bo póki co zdjęcia są przynajmniej dobrej jakości, o ile nie bardzo dobrej. Ten tryb nocny, którym się ochoczo Motorola chwali, no cóż, działa, wiecie co, trochę tak jak większość trybów nocnych w telefonach, które ostatnio miałem okazję testować. To znaczy, czasem robi świetne zdjęcie, a czasem mniej świetne, i to chyba zależy od warunków, w jakich fotografujemy. Tu jednak przydaje się odrobina światła. I kiedy jest jednak plan w miarę, jako tako, chociaż minimalnie oświetlony, to rzeczywiście ten aparat sporo potrafi wyciągnąć, sporo szczegółów i tak dalej. Natomiast, jak jest całkiem ciemno, to jaki by ten aparat nie był, jakich by nie miał możliwości, to no nie liczcie na cuda, ale można się tym obawić i warto ten tryb wypróbować. Ale ja przypomnę, że jeszcze jest tryb manualny, którego też. W niektórych warunkach warto użyć. Selfiaczki wychodzą również całkiem spoko i do tego ma cyfrowe upiększenie, które no, też działa, powiedzmy, że w sposób taki w dosyć wyważony. Nie przegina, w każdym razie nie zrobi z nas ufologa. A jeżeli jeszcze wrócimy na chwilę do tylnego aparatu, to rozmywanie. No tu można się fajnie pobawić, bo oprócz zwykłego rozmycia którego natężenie możemy regulować takim fajnym suwakiem w interfejsie, to jeszcze mamy efekty. Możemy yy, w ogóle wyciąć się z tła, tło może być czarne, możemy sobie dołożyć jakieś oświetlenie, tak jakby przed nami stała lampa w momencie robienia zdjęcia, chociaż jej tam nie ma. Jest trochę bajerów, można się tym bardzo fajnie pobawić. No filmowanie cóż, na razie wygląda całkiem nieźle i nie sprawdzałem, przyznaję, jeszcze filmów, w nocy, bo nie było okazji, natomiast filmy dzienne wychodzą zupełnie przyzwoicie, chociaż to zwolnione tempo to takie, no takie trochę sobie jest, no ale jest, tak można się nim pochwalić. No jeszcze dwa słowa o zabezpieczeniach. Klasyczny czytnik linii papilarnych działa naprawdę bez zarzutu i bardzo szybko rejestruje odciski palca, kiedy go konfigurujemy. Naprawdę konfiguracja przebiega idealnie, gładko. Jest też rozpoznawanie twarzy oparte o przednią kamerę, ale metoda na nie działa, trzeba otworzyć przynajmniej jedno oko. Z okularami bywa różnie, bo tutaj chyba potrzebuje jeszcze parę prób przeprowadzić, żeby tutaj nie skrzywdzić tego telefonu. Na razie tak połowiczny sukces w przypadku okularów, ale bez okularów naprawdę działa dobrze i w słabym świetle również daje się odblokować za pomocą rozpoznawania twarzy. Na temat interfejsu ciężko powiedzieć coś dobrego, ciężko powiedzieć coś złego, no bo to jest po prostu surowy Android. Tyle że z dodatkami od Motorola. Poza specyficzną formą Always on Display i podtrzymywaniem ekranu, kiedy na niego patrzymy, mamy tutaj jeszcze znane z wcześniejszych Motorola bardzo fajne gesty, czyli włączanie latarki takim gestem, jak właśnie widzieliście. Tudzież uruchamianie aparatu poprzez pokręcenie. No i patrzcie, uruchomił się, żeby nie było, że nie. Także te gesty naprawdę bardzo fajnie działają, no, stanowią po dziś dzień wyróżnik motoroli. No i na koniec jeszcze wspomnę o tym, co charakteryzuje ich, chyba nie wyróżnia, bo to by było złe słowo, ale co jest niestety nieodłączną cechą ładnych, błyszczących telefonów. No, pavskudnie się to, to wszystko brudzi. Na szczęście motkę łatwo wyczyścić, no ale ślady paluchów zbiera ochoczo i to z przodu i to z tyłu, i jeszcze do tego wokół wystającej ramki aparatu zbiera się kurz także, jak już kupujecie taki telefon nie tylko ten, każdy tego rodzaju no to kupujcie od razu porządną ściereczkę, żeby to to ładnie wyglądało i to na razie koniec takich moich pierwszych spostrzeżeń na temat Motorola One Vision telefon powinien być zaraz, niebawem już do nabycia w sklepach, przypomnę za 1299 zł no i cóż Teraz lecę go testować, i mniej więcej w przeciągu miesiąca myślę, że zaproszę Was już na pełną recenzję tego modelu. A tymczasem zachęcam do oglądania naszych innych filmów. Do zobaczenia, dziękuję za oglądanie, cześć!